Nie ma usprawiedliwienia dla żadnej zbrodni. Tylko wobec tego rodzi się pytanie, w kontekście tego, co powiedział pan doktor, to co zrobić ma Izrael? Jednym rozwiązaniem to jest wprowadzenie rozejmu na czas wyprowadzenia ludności cywilnej. Netanyahu znowu powiedział, że ci, którzy są właśnie za rozejmem, są zwolennikami terroryzmu. Także witamy w klubie też, panie generale. Witamy serdecznie. Z nami na łączeniu jest Wojciech Szewko, doktor Wojciech Szewko, Kolegium Civitas. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witamy i w studiu z nami generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Witam pana, witam państwa, witam pana doktora. I mamy sondę dla państwa. Czy Polska powinna wspierać Izrael w wojnie z Hamasem? Głosujcie, na koniec przedstawimy wyniki, ale zanim jeszcze przejdziemy do rozmowy z panem generałem i panem doktorem, jeżeli nie chcecie niczego przegapić, szanowni widzowie, zasubskrybujcie nasz kanał. Zostawcie komentarz, wasza opinia jest dla nas bardzo ważna. No i przechodzimy, panowie, do rozmowy. Czy wojna izraelsko-palestyńska będzie miała jakiś wpływ na sytuację Ukraińców, na przebieg wojny w Ukrainie? Może pan doktor Szewko? Znaczy tak, moim zdaniem zdecydowanie tak, ponieważ im dłużej ta wojna będzie trwała, tym większe i im dłużej będzie trwało takie blankietowe poparcie administracji Bidena dla tego, co robi Izrael w strefie Gazy, no tym większa szansa, że po prostu Biden nie wygra kolejnych wyborów. A Trump już zapowiedział, że nie będzie pomagał Europie, nawet jeżeli zostanie zaatakowana przez Rosję. No to tym bardziej nie będzie wspierał Ukrainę. No on co prawda ostatnio zmienił trochę zdanie. On teraz powiedział, że on tę wojnę po prostu zakończy tę na Ukrainie w ciągu jednego dnia. Jak go zapytano, no dobrze, ale to chodzi o wygraną Ukrainę, on powiedział, nie, chodzi po prostu o to, żeby się ludzie przestali tam zabijać. Więc w tej sytuacji, która w tej chwili jest w Stanach Zjednoczonych, no Biden z każdym dniem traci poparcie lewicy, i to zarówno tej swojej lewicy tradycyjnej, jak i tej jeszcze na dodatek żydowskiej, która jest bardzo mocno przeciwna polityce administracji wobec Izraela. No traci oczywiście muzułmanów, co do tego nie ma wątpliwości. Traci Belem i w zasadzie powstaje pytanie, kto będzie głosował w takiej sytuacji na Bidena, bo na razie ten rozłam w jego zapleczu politycznym staje się faktem. On się zresztą zaczął gwałtownie wycofywać z tego blankietowego poparcia. Już teraz nie blankietowe, tylko pamiętajcie, przestrzegajcie jakiegoś prawa wojennego, no może trochę mniej zabijajcie cywilów, no może jednak jakaś pauza już w tej chwili się nawet pojawiła, przerwa w walkach dla przyczyn humanitarnych, coś co jeszcze kilka dni temu Netanyahu mówił, że ten kto wzywa właśnie do jakiejś przerwy w działaniach i zawieszenia broni jest po stronie terrorystów, więc teraz już jest Biden, jak rozumiem, po stronie terrorystów, ale to wszystko wskazuje na to, że ta sytuacja wewnętrzna, szczególnie Stanów Zjednoczonych, te sondaże prawdopodobnie, które przecież permanentnie administracja robi na potrzeby już trwającej, jakby nie było, kampanii wyborczej, muszą być po prostu nieciekawe dla administracji. I pan generał Skrzypczak, to samo pytanie. Jaki będzie miała wpływ wojna izraelsko-palestyńska na przebieg wojny w Ukrainie? Znaczy generalnie ja bym tych spraw mocno nie łączył, bo o tym, że będzie sytuacja na Ukrainie w kontekście tego, co się dzieje w Stanach, czyli trwająca kampania wyborcza w Stanach, będzie miała wpływ na to, co się będzie działo w Ukrainie, a głównie będzie miało to wpływ na poparcie w Ukrainie. Biden miał tego świadomość, że poparcie Ukrainy będzie powodowało spadek jego notowań. I wydaje się, że to, co on przepchnął w kongresie ostatnio, jeżeli chodzi o tą pomoc militarną, takim rzutem na taśmę, wydaje się, że to jest jeden z chyba z ostatnich takich puli pomocy, które będą dziełem Bidena. Natomiast na pewno zaangażowanie Stanów, jeżeli chodzi o Izrael, będzie odwracało uwagę, ale moim zdaniem pomoc wojskowa i wsparcie wojskowe, które Amerykanie zadeklarowali, będzie się działo i do czasu, dopóki się nie skończy konflikt, a myślę, wydaje, że to, co się dzieje w Izraelu, skończy się niebawem, to ta pomoc będzie... Optymista z pana. Optymista, oczywiście. Optymista. Ja uważam, że się ten konflikt nie rozleje na region, jak niektórzy sugerują. Uważam, że nikomu w regionie na konflikcie, żeby on się rozlał, żeby on się rozszerzył, nie zależy. Nikt tego nie chce. Natomiast uważam, że Europa i Stany Zjednoczone póki co dalej wspierają Ukrainę, a teraz kwestia zasadnicza to jest to, czy Zełenski potrafi to, co jeszcze dostaje, właściwie wykorzystać, bo widać wyraźnie, że chyba Kijów się pogubi w tym, co robi.
Pytanie do pana doktora teraz. Panie doktorze, co tak naprawdę przeważyło, że Hamas zdecydował się zaatakować 7 października Izrael? Czy przyczyn może być bardzo dużo? W tej chwili najmniej danych mamy z samego Izraela, to znaczy jak wyglądała tak naprawdę sytuacja tej słynnej dywizji Gazy, która nie istniała w momencie ataku. Atak był prawdopodobnie przygotowywany jednak od bardzo dawna dla tej konkretnej daty. No to jest ostatni dzień święta Sukot, prawda? To jest nawiązanie do ataku w czasie Jom Kippur, prawda? Czyli ma to znaczenie symboliczne. Natomiast no są też takie informacje, które się pojawiają w tej chwili w dyskusjach w Izraelu, zaznaczam, w dyskusjach, a nie w śledztwie, w związku z tym one nie muszą być do końca prawdziwe, że rzekomo w tym dosłownie dzień wcześniej, czy 2 dni wcześniej, znaczna część tych sił z Gazy została przesunięta do ochrony tych różnych prowokacji, które robiła część członków rządu Netanyahu na terytorium, no głównie wschodniej Jerozolimy i terytoriów okupowanych. Po prostu Shin Bet obawiał się, że te prowokacje doprowadzą do jakiegoś większego wybuchu i stwierdzono, że istnieje konieczność wzmocnienia tych sił na zachodnim brzegu. I właśnie wtedy, kiedy te siły jak gdyby odeszły sobie z tej granicy, to Hamas zaatakował. Natomiast no ja nie wierzę, żeby jednak operacja tak długo przygotowywana znowu była w taki sposób jakby taktyczny, koniunkturalny, nagle uruchamiana tylko dlatego, że tam się zmniejszyła obsada na tych placówkach granicznych, ale się zmniejszyła, tak? To wiadomo, że się zmniejszyła. Jak to się w ogóle stało, że uchodzące za najlepsze w Europie, na świecie służby, wywiad izraelski, no tak to się wszystko potoczyło, że dały się, nie przewidziały ataku Hamasu na Izrael, pan generał? Znaczy każdy ma swoją teorię na temat tego, co się wydarzyło i tego, co mógł zaniedbać Mossad. Moim zdaniem nie dotyczyło to zaniedbań na poziomie Mossadu. Mossad jest moim zdaniem najlepszym wywiadem, mieli pełną wiedzę o tym, co się dzieje w Gazie i mało tego, to Mossad ma ludzi swoich w Gazie. Więc o takich przygotowań, takiej skali przygotowań. Gigantyczne pieniądze na ten mur, prawda? Oczywiście. Na technologię, no i dali się zaskoczyć? Nie dali się zaskoczyć. Ja za chwilę, pan pozwoli. Mossad wiedział o tym, ponieważ skala przygotowań, ilość rakiet, ilość przedsięwzięć, które musiał Hamas zorganizować i przeprowadzić, nie dało się tego ukryć. Tym bardziej, że Izrael i Amerykanie pełną kontrolę nad tym rejonem mają, chociażby przez rozpoznanie satelitarne i rozmieszczenie tylu wyrzutni w jednym czasie, nie dałoby się tego ukryć, na pewno. A zatem Mossad o tym wiedział, przekazywał te informacje do Netanyahu. Moim zdaniem Netanyahu nie sądził, że taka będzie wielka skala tego, bo przecież takich wydarzeń było już więcej w przeszłości i Netanyahu miał doświadczenie z takimi działaniami i wiedział, że Mossad nie zawiedzie. I Mossad, moim zdaniem, nie zawiódł, Mossad uprzedził Netanyahu, tylko że Netanyahu nie docenił przygotowań Hamasu, że to wydarzenie, jakie będzie miało miejsce, będzie miało dużo mniejszą skalę niż w efekcie to wydarzenie miało miejsce i go przerosło to i nie podjął żadnych działań, żeby uprzedzić to uderzenie. I stąd moim zdaniem doszło do tak porażającej klęski Izraela w tych pierwszych dniach. Panie doktorze, pańska hipoteza, jak do tego w ogóle mogło dojść? Znaczy ja się nie do końca zgodzę z przedmówcą, ale to moja niezgoda nie wynika z jakiejś złośliwości, tylko po prostu stąd, że prasa izraelska zaczęła pisać o tym. Również są wywiady z wysokiej rangi generałami, zresztą amerykańska, zresztą z tych samych źródeł czerpiąc, twierdzi, że oczywiście to jest też pewne rozmywanie odpowiedzialności, ale oni twierdzą, że przede wszystkim Netanyahu i generalnie bombardowania już miast cywilnych, prawda? To co zrobili Rosjanie? Pierwsza rzecz, no przecież Ukraińcy używają ludności cywilnej jako żywe tarcze. Nawet zaczęli publikować, prawda, te czołgi, które tam się gdzieś ukrywają między blokami. No my bombardujemy bloki, bo to Ukraińcy są winni, więc zgłoście się do Kijowa, prawda, z pretensjami. Potem mieliśmy Ursulę von der Leyen, która mówi o tym, że jest zbrodnią wojenną, prawda, że jest niedopuszczalne odcinanie ludności cywilnej od prądu czy wody, tylko ona to mówiła w sprawie Ukrainy. A teraz mówi, że jest wszystko w porządku, bo to robi Izrael. Nie, my powinniśmy, jeżeli w momencie, kiedy zaczynamy stosować podwójne standardy w ocenie międzynarodowego prawa humanitarnego,
i międzynarodowego prawa wojennego, to tak naprawdę armie zaczynają się zamieniać z armii państw, które cywilizowanych, jak to zostało określone w konwencjach haskich, po prostu w jakieś zbrojne bandy, które będą mordowały, grabiły, i wracamy w zasadzie do sytuacji nawet sprzed XIX wieku, bo w XIX wieku to prawo zaczęło być kodyfikowane, prawda, po wojnie francusko-pruskiej. No nie wolno rozstrzeliwać partyzantów, prawda, pierwsza taka zasada, która tam się pojawiła w drugiej konwencji haskiej. I później mamy cały dorobek prawa humanitarnego. I wydawałoby się, że po II wojnie światowej w mniejszym lub większym stopniu jednak istnieje konsensus międzynarodowy potępiania za każdym razem, czy to było w Darfurze, czy to było w Bośni, czy to było w Rwandzie, prawda, czy to teraz jest na Ukrainie, potępiania jednak zbrodni wojennych i zbrodni ludobójstwa. Po to powstał Międzynarodowy Trybunał Karny. Nagle się okazuje, że to wszystko poszło do kosza. Tak? Znaczy tego już nie ma. Możemy usprawiedliwiać, znaczy możemy twierdzić, że zbrodnia jednej strony usprawiedliwia zbrodnie drugiej strony. Dajmy teraz generał Skrzypczak, jak pan komentuje to, że... Nie ma usprawiedliwienia dla żadnej zbrodni. Tylko wobec tego rodzi się pytanie, w kontekście tego, co powiedział pan doktor, to co zrobić ma Izrael? Czyli zaprzestać działań zbrojnych i dać szansę Hamasowi, żeby z tej opresji, w jakiej w tej chwili Hamas jest, wyszedł. Co to znaczy? To znaczy, że rząd w Tel Awiwie nie ma racji bytu i Izraelczycy by mu tego nie wybaczyli. Pytanie jest takie, kto może wybaczyć Izraelowi to, co Izrael robi w Gazie? Nikt pewnie, dlatego że żadnej zbrodni nie da się usprawiedliwić. Natomiast pytanie, wracam do tego pytania mojego, co zrobić wobec tego, żeby zatrzymać eskalację tych działań zbrojnych w rejonie Gazy? Nie ma w tej chwili żadnej siły politycznej, która by to spowodowała. Nikt nie zatrzyma Izraela. Chodzi o to, żeby uratować ludność cywilną z tej opresji, w jakiej Palestyńczycy się w wyniku tych działań zbrojnych znaleźli. I tutaj jest kwestia taka, czy Hamas zgodzi się zrezygnować z tarczy, jaką stanowi ludność cywilna dla Hamasu, a Izrael przyjmie to do wiadomości, wstrzyma działania zbrojne, dopóki z miasta nie wyjdą cywile. Nie sądzę. Nie sądzę, żeby do tego doszło. W tej chwili nie ma żadnej woli z obu stron do tego, żeby ta ludność opuściła miasto i uchroniła swoje życie. Panie doktorze... Tak, ale jeśli mogę, to po pierwsze, jeżeli mówimy, co powinien zrobić Izrael. A dlaczego Izrael, który ma tak wszechwładną służbę wywiadowczą, Mossad, znany zresztą z licznych zabójstw na przykład naukowców, którzy tam pracowali nad programem rakietowym czy atomowym irańskim. A z drugiej strony dokładnie wiadomo, gdzie mieszka gdzie ma biura całe kierownictwo Hamasu. To jest publicznie dostępna informacja. 10 kilometrów od amerykańskiej bazy w Katarze. Wiadomo, gdzie znajduje się dokładnie w Bejrucie komórka i kierownictwo Hamasu, delegat tam. Wiadomo dokładnie, gdzie w Damaszku. Proszę zwrócić uwagę, że kierownictwo Hamasu ma się świetnie. Ostatnio Hania, prawda, lider, szef Hamasu powiedział, ruch oporu ma się świetnie. No nic dziwnego, jak się siedzi w barze w Katarze, prawda, w dobrym hotelu, to ma się świetnie. Jeżeli mówimy natomiast o brygadach Kassam, to tak samo. Jeśli to ma być tak, że żeby zabić jednego członka brygad Kassam, no przypomnijmy, to jest od 5 do 10 tysięcy żołnierzy max, znaczy mówimy o tych zbrojnych, tak? Żeby te 10 tysięcy zabić, trzeba zabić 2 miliony cywilów. To jest coś, co się nie mieści w głowie. No to jeżeli pytamy się, co powinien zrobić Izrael, powinien rozpocząć od zabicia, wyeliminowania po prostu kierownictwa Hamasu, całego. A potem wziąć się za brygady Kassam, jeżeli ma tak znakomity wywiad, że ma tak spenetrowaną strefę Gazy, to też powinien dokładnie wiedzieć, w jaki sposób uderzyć konkretnie. Najpierw w kierownictwo, potem w średni szczebel. A nie bombardować na zasadzie zabijmy wszystkich, Bóg pozna swoich. No, zabijamy 400 osób, to właśnie jest to ostatnie bombardowanie obozu dla uchodźców. 400 osób ginie, czy tam jest tam podawano zabitych i rannych, więc nie wiadomo dokładnie, ilu zginęło, po to, żeby prawdopodobnie zabić, bo pod tymi gruzami i tak się nie da go wygrzebać, jednego, powiedzmy, hamasowca w szczeblu mniej więcej sierżanta lub porucznika. Panowie... Dlaczego nie trafiamy w generałów? Ale to już jest robota nie dla armii, tylko dla służb specjalnych. Jeżeli mają tak znakomicie spenetrowaną tę strefę Gazy, mają taką sieć agentury, no przecież co, można było zabić Osamę Bin Ladena w Abbottabadzie? Można było zabić Abu Bakr al-Baghdadi na terenie Idlib w Syrii?
Proszę zobaczyć, jak Amerykanie w ciągu ostatnich 2 lat wyeliminowali całe kierownictwo Al-Kaidy. Wyeliminowali 4 kolejnych kalifów państwa islamskiego, nie mówiąc o średnim szczeblu. To są dziesiątki, jeśli nie setki ludzi. I przy okazji tego, no nie zbombardowali, na przykład jak zabijali Osamę Bin Ladena, to nie zbombardowali Amerykanie Islamabadu, pod którym mieszkał, tylko zabili konkretnie jego. No i tam ludzi, którzy byli w tym domu, to już w tym przypadku, ale akurat większość z nich to byli po prostu ochroniarze Bin Ladena. Więc panowie, można coś takiego zrobić, jeżeli się walczy z terroryzmem. No właśnie, panowie, bo mamy impas w całej sprawie. Bojownicy Hamasu mówią, że trzeba zlikwidować państwo Izrael, zrównać z ziemią. To samo mówi druga strona o Palestynie. Jak wyjść z tego impasu, pan generał? Moim zdaniem z tego impasu można wyjść tylko poprzez działania polityczne, które doprowadzą do zawieszenia działań zbrojnych. W ten sposób się uchroni ludność cywilną. W tej chwili, moim zdaniem, Izrael dlatego tak działa, ponieważ jest pod ścianą. I on nie ma w tej chwili alternatywy. W tej chwili jest nie czas na łapanie przywódców i poszukiwanie przywódców, ponieważ Izrael w tej chwili wprowadził do operacji lądowej swoje wojska, prowadzi działanie i teraz jest tylko kwestia czasu, kiedy Gaza zostanie przez te wojska zniszczona. A zatem jest to czas dla polityków, którzy powinni podjąć działania, które te działania wymuszą zawieszenie broni na czas, kiedy ludność cywilną uda się w sposób humanitarny wyprowadzić z rejonu działań bojowych. Bo moim zdaniem celem działania armii izraelskiej jest zniszczenie całkowite, unicestwienie Hamasu, jakim by nie był, gdzie by nie był, ale za wszelką cenę. Stąd uważam, że jedynym rozwiązaniem to jest prowadzenie rozejmu na czas wyprowadzenia ludności cywilnej. I to muszą być podjęte działania przez wszystkie siły polityczne i organizacje humanitarne, które tak mówią dużo o ofiarach wśród ludności cywilnej. I pan doktor Szewko, to samo pytanie? No tak, tylko że organizacje humanitarne są tam po prostu zabijane w tej Gazie. 60 kilku pracowników ONZ-u chociażby zginęło do tej pory, a Izrael powiedział nie dalej jak wczoraj, że Międzynarodowy Czerwony Krzyż nie ma racji bytu w ogóle. Nie ma czegoś takiego jak przerwa humanitarna, prawda? O co apelowała... Netanyahu znowu powiedział, że ci, którzy są właśnie za rozejmem, są zwolennikami terroryzmu. Także witamy w klubie też, panie generale. Ale ja też jestem zwolennikiem. Ale to nie jest Netanyahu, jesteśmy... tylko trzeba na niego wywrzeć nacisk. I to mogą sprawić Amerykanie. Ale właśnie problem polega na tym, że jedynym kimś, kto może na niego wywrzeć nacisk, zresztą jeden z bardzo fajnych publicystów izraelskich, bardzo mądry człowiek, on powiedział, że oni w zasadzie mogą, bardzo realistycznie podszedł do tego, powiedział, że Izrael nie zwraca uwagi w ogóle na cały świat. Znaczy wszystkie tamte protesty państw, organizacji to mają gdzieś, natomiast z jednym sojusznikiem się liczą, którego nie mogą stracić, to są Stany Zjednoczone. Dlatego tak właśnie zresztą ja pilnie też obserwuję, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo te zmiany właśnie w polityce amerykańskiej, to, że już teraz Biden mówi o pauzie, już nie mówi o zawieszeniu broni, bo to jest niekoszerne, tylko mówi o pauzie. Żeby teraz była pauza na jakieś przeprowadzenie podstawowych operacji humanitarnych. Ale to jest oczywiście za mało, to znaczy ta pauza wiele nie da, to musiałoby być wielodniowe zawieszenie broni, to musiało być alternatywa wyjścia tych ludzi. Uwaga, Egipt za Chiny tych ludzi nie wpuści, ponieważ oni wiedzą, że Izrael już nieraz przeprowadzał taką operację. Znaczy, jak Izrael wyrzuci tych ludzi z Gazy, o co zresztą chodzi tak naprawdę Izraelowi w całej tej operacji, to on już ich nie wpuści z powrotem. Tak jak to zrobił na Negewie, Ariel Sharon, prawda, na Negewie też tymczasowo z przyczyn terrorystycznych czyścił tamte rejony właśnie z Palestyńczyków, żeby oni się przesiedlili na chwilę wtedy do Gazy, on ich tam wypędził do Gazy, potem zbudowano płot i ich zostawiono tam po prostu, a na Negewie pojawili się osadnicy, którzy w tej chwili tam żyją. Także moim zdaniem to jest podstawowy cel Izraela, żeby wyludnić tę Gazę. No bo tak, jeżeli ona zostanie zburzona całkowicie, no to jaki to będzie powrót na ruiny bez wody, kanalizacji, prądu, jakiejkolwiek infrastruktury, działających szpitali. Czyli pustynia, się zresztą takie życie na pustyni, tak, bez państwa. Tak, to jest życie na ruinach, życie na pustyni. Co więcej, Izrael oczywiście zamknie granice, więc jedyną granicą będzie ewentualnie granica z Egiptem. Tam się pojawiają jakieś amerykańskie pomysły, teraz ci senatorowie teraz jeżdżą sobie od kraju do kraju arabskiego i sądują kwestie, teraz byli w Arabii Saudyjskiej przedstawiciele Senatu, czy wojska saudyjskie by tam przypadkiem nie weszły, no w dniu po, no, bo powstaje pytanie, co z tą Gazą dalej robić. I zakładamy, że jednak Egipt nie otworzy granicy. Zresztą Egipt powiedział, proszę bardzo, jeżeli uważacie, że należy tych ludzi z przyczyn humanitarnych przesiedlić, to ich przesiedlicie na, to możecie ich przesiedlić na pustynię Negev.
Na Negewie jest bardzo dużo miejsca. Oczywiście Izrael nie, bo Izrael dokładnie ma plan, żeby ich wypchnąć do Egiptu i niech się od tej pory Egipt jak gdyby nimi zajmuje. Tak jak powiedziałem, na co się Egipt nie chce zgodzić, więc to jest sytuacja patowa. Tak na marginesie, tak. Znaczy ja uważam, że generalnie jedynym sposobem na ocalenie życia tej ludności jest zgoda na kolejną zbrodnię wojenną, czyli na masowe wysiedlenie, wypędzenie ludzi z tych domów i niestety z perspektywą taką, że oni tam nigdy w życiu nie wrócą, ale będą żyć. Natomiast pozostanie ich tam, znaczy Izrael nie ma żadnego problemu, żeby tych ludzi wybić do ostatniego, tak? Znaczy tam nie ma w tej chwili sił w Izraelu, które by powiedziały, no to wiecie co, dajcie po pierwszym milionie, dajcie sobie spokój. Nie, oni po prostu będą to robili do momentu, dopóki ktoś tam się będzie ruszał. Co więcej, ponieważ Hamasowca trudno będzie odróżnić od cywila, w związku z tym na wszelki wypadek wybiją wszystkich. No i to jest tak jak gdyby taka filozofia. I tylko i wyłącznie te obrazki, które przychodzą z Gazy, które są oglądane przez amerykańską opinię publiczną i które mogą wpłynąć właśnie na percepcję polityki administracji, one mogą tylko skłonić Bidena i jego otoczenie do jednak takiego nacisku w pewnym momencie na Izrael, żeby on się wstrzymał z tymi swoimi dość morderczymi zapędami. No tak jak jakiś publicysta amerykański ostatnio napisał, że lewica amerykańska ma kolejny Wietnam, tak? Znaczy tam się mobilizują wokół tego, jak wokół Wietnamu. No ale ile to czasu w Wietnamie powstało, zanim ten ruch antywojenny zaczął mieć jakieś znaczenie polityczne? Panie generale, czy jakąś rolę w eskalacji tego konfliktu izraelsko-palestyńskiego miał Putin? Znaczy moim zdaniem tych dwóch rzeczy nie łączył. Mówiłem o tym wcześniej. Ja wiem, że wielu polityków, wielu ekspertów łączy te dwie wojny i też wskazując na rolę inicjującą Putina. Moim zdaniem Hamas od dawna tę operację przygotowywał. I widać wyraźnie po tym, co pan doktor mówi, między innymi, że nie ma alternatywy dla Palestyńczyków. Ale ta wojna jest na rękę Putinowi, czy niekoniecznie? Znaczy moim zdaniem można by widzieć za sceną działania Putina. On chce odwrócić uwagę być może od wojny w Ukrainie, ale przecież moim zdaniem nie odwraca wcale uwagi od wojny w Ukrainie, ponieważ nasza uwaga się kumuluje na Ukrainie. Europy też, dlatego że to jest bliskie nasze sąsiedztwo. Też nie wierzę w to, że ta wojna, która ma miejsce w regionie Bliskiego Wschodu, się rozleje na ten region. Zatem wydaje mi się, że jeżeli Putin cokolwiek mógłby osiągnąć, to raczej odwrócenie części uwagi, ale moim zdaniem nasza uwaga i wszystkich uwaga w Europie jest skumulowana na tym, co się dzieje na froncie w Ukrainie. Mało tego, pojawiły się też informacje, panie generale, że to grupa Wagnera też stała za atakiem, wspierała Hamas w ataku na Izrael. Pan daje wiarę temu? Nie wierzę w to, natomiast wierzę w to, że Wagnerowcy brali udział w szkoleniu hamasowców. To jest niewątpliwie fakt, że instruktorzy doświadczeni Wagnerowcy byli instruktorami, którzy szkolili w obozach hamazowców w zakresie walki z armią izraelską. Panie doktorze, to samo pytanie. Rola Putina w całej sprawie... Znaczy, jakiego Putina? Przecież on nie żyje. No dobrze, ale 20:40, o 20:40, tak? O 20:40 miał umrzeć. Tak, tak, dokładnie. Natomiast ze śmiechu, jak usłyszał, że to on wszystko konstruował. Chociaż 7 jeszcze żył ponoć, panie doktorze, 7 października jeszcze żył Putin. A, okej, okay, no to dobrze, to w takim razie może z radości. W każdym razie ja się podzielam zdanie pana generała, znaczy mi się wydaje, że tutaj jest tak, że Rosja po pierwsze nic nie musi robić, żeby mieć korzyści z tego, co się dzieje. Znaczy nie musiała być wcale tego inicjatorem, natomiast liczba korzyści, które może odnieść, no chociażby taka najprostsza, nawet sama reakcja państw arabskich, usztywnienie stanowiska w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, które jest mocno nieprzyjazne, i saudyjskie, i jordańskie, przez tradycyjnych sojuszników Stanów Zjednoczonych, gdzie jeszcze Bahrajn, co mnie w ogóle zadziwiło, co prawda taki dziwny, trochę miękki sposób, ale jednak, to wszystko wskazuje na to, że jeżeli Blinken albo Biden po raz kolejny poproszą, żeby OPEC obniżył ceny ropy, no to zobaczą nie jeden środkowy palec, tylko chyba z 50. Co więcej, jeżeli pojawi się nawet plotka, że w pewnym momencie państwa arabskie mogą zastosować ten sam wariant jak w 1973 roku, jak kiedy OPEC, właściwie kiedy wtedy OAPEC zdecydował się po wojnie Jom Kippur na podniesienie cen ropy naftowej, znaczy nie podniesienie cen, no, na embargo wobec krajów, które
popierają Izrael, czy poparły Izrael, to sama plotka nawet o tym, albo postawienie nawet na Organizacji Współpracy Islamskiej, nawet nie na OPEC-u, w ogóle takiego wniosku, spowoduje, że cena ropy to poszybuje tak, że będziemy spłacili po 20 zł za litr. No. Bo to jest, bo to wywoła panikę, tak? Tego typu informacja. Tym bardziej, że akurat przy poprzednim wielkim kryzysie naftowym, też wywołanym wojną Izraela z Arabami, jakby nie było, to jeszcze była dostępna radziecka ropa, prawda? Choć teraz już tej radzieckiej czy rosyjskiej nie mamy, bo wprowadziliśmy embargo, więc to jest sytuacja bardzo specyficzna. Więc to jest jak gdyby jedna korzyść. No, wzrost cen ropy naftowej, wzrost nawet cen ropy naftowej spowodowany już tą sytuacją i nawet plotkami o tym, że się ta wojna może rozlać chociażby na Iran, albo że Arabia Saudyjska może być w nią w jakikolwiek sposób wplątana czy wciągnięta, spowoduje, że ta ropa jest droższa, więc Putin zarabia więcej. To jest bardzo prosta korzyść. Druga korzyść jest taka, że no wszystkie te plany amerykańskie, cała ta misterna i naprawdę żmudnie, ja sobie obserwowałem, jak ten biedny Blinken jeździł od jednego kraju do drugiego, próbował wmawiać Arabii Saudyjskiej, księciu koronnemu, że to, co Biden o nim naopowiadał, prawda, że jest jakimś tam pariasem, satrapą i mordercą, to tylko w żartach było, tak? Czyli te próby odwracania tych wpływów chińskich i tych wpływów rosyjskich, to wszystko się zawaliło. Znaczy, w tej chwili Stany Zjednoczone, opowiadając się jednoznacznie za Izraelem w tym konflikcie, bez względu na to, co Izrael zrobi, po prostu straciły w tej chwili Bliski Wschód. To nie jest nie do odbudowania. To nie jest tak, że polityka międzynarodowa zakłada sojusze i antypatie na zawsze. Ale tutaj to może być zmiana trwała. No przynajmniej w tej kadencji nie da się już tego naprawić, a nie wiadomo, czy kolejnemu prezydentowi w następnej też się coś takiego uda. Więc tych korzyści dla Putina potencjalnych, dla Putina, dla Xi Jinpinga jest bardzo dużo. I one nie muszą wcale wynikać z ich aktywnej polityki. Mogą sobie siedzieć, zjeść popcorn przed telewizorami i bardzo dokładnie czekać, co tam jeszcze państwo, w co jeszcze bardziej państwa zachodnie się wkopią akurat w związku z tym konfliktem. Informacja z dziś, że sponsorowana przez Iran bojówka, pierwotnie rozmieszczona w Syrii, została przeniesiona do południowego Libanu, by wspierać libański Hezbollah. To przekazał rzecznik Sił Zbrojnych Izraela dla mediów arabskich. Panie generale, jak pan to komentuje? Generalnie wszystkie te siły, które nie są pod sztandarami armii któregoś z państw tamtego regionu, a generalnie są to organizacje terrorystyczne, one wszystkie w tej chwili grupują się przy granicy z Izraelem, starając się odciążyć Hamas swoimi działaniami, między innymi działania Hezbollahu ku temu zmierzają. Zatem chodzi o to, żeby wysiłek, który armia izraelska skupia na Gazie, żeby ten wysiłek armia izraelska rozproszyła. Między innymi właśnie podejmując działania przeciwko Hezbollahowi, czyli tych ognisk walki, będzie coraz więcej i ufam, że przywódcy Izraela mają świadomość tego, z czym muszą się zmierzyć i z czym będą musieli jeszcze się niebawem zmierzyć, bo tych ognisk walki będzie przybywało. I panie doktorze, to samo pytanie do pana. Rola Hezbollahu libańskiego oraz Iranu w tym konflikcie? Akurat Hezbollah irański dowiemy się jutro, ponieważ jutro szejk Nasrallah będzie miał jakieś takie tajemnicze wystąpienie, gdzie budowane jest napięcie na całym Bliskim Wschodzie. Co on takiego powie? Moim zdaniem pozdrowi wiernych i więcej. I zakończy. Ale mamy również takie już niepokojące sygnały. No przed chwilą odbył się sztab Hasht al-Shabi, prawda, znany notabene panu generałowi świetnie z... Nie, kiedy pan był, oni jeszcze się nie ukonstytuowali. Natomiast Hasht al-Shabi to jest tak naprawdę część formalnie przynajmniej należąca do sił zbrojnych Iraku, albo inkorporowana do tak zwanych irackich sił bezpieczeństwa, no ale to jest 230 tysięcy żołnierzy. Co więcej, uzbrojonych po zęby w broń amerykańską, bo wtedy, kiedy państwo Stany Zjednoczone przekazywały broń do walki z państwem islamskim, to trafiało właśnie do Hasht al-Shabi. Nie wiadomo, ile z tego sprzętu jeździ, ale mieli Abramsy, mieli haubice, te, które notabene takie jak Ukraina dostała od Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. No to, co Amerykanie ładowali w Irak wtedy na potęgę. To jest 230 tysięcy żołnierzy też wyszkolonych też przez Amerykanów, wcześniej przez część z nich walczyła jeszcze nawet w wojnie iracko-irańskiej, potem jeszcze przez Irańczyków i oni podjęli decyzję dzisiaj, właśnie podnieśli gotowość bojową, żeby być, zacytuję z pamięci, gotowymi na różne nieprzewidywane zdarzenia, które mogą się mieć miejsce w najbliższych dniach. W związku z tym łączy się to w tej chwili z tym być może jutrzejszym przemówieniem Nasrallaha. Niezależnie od tego już trzy takie milicje, z tego i to bardzo liczne, zadeklarowały rozpoczęcie operacji wyrzucenia obcych wojsk z Iraku.
czyli to są te milicje, które ostrzeliwują sobie na razie sporadycznie bazy amerykańskie w Iraku. No i w tym sensie ten konflikt zacznie się rozlewać, jeżeli oni rzeczywiście na poważnie zaatakują te bazy, to rzeczywiście rozleje nam się na Irak i na Syrię, no bo to jeszcze trzeba pamiętać, że inne milicje proszyickie chcą też atakować bazy amerykańskie w Syrii i okazja jest ta sama, znaczy to jest ten sam konflikt, tylko jego inna odsłona. Panowie, jeszcze na koniec podam wyniki sondy. Czy Polska powinna wspierać Izrael w wojnie z Hamasem? Nie 84%, tak 16%. Krótki komentarz, panie generale, do wyników. To pokazuje nastroje Polaków i po czyjej stronie są. Oczywiście ja się nie dziwię, że Polacy zdecydowanie stają po stronie Palestyńczyków, widząc skalę ofiar wśród ludności cywilnej, która ma miejsce w Gazie, i trudno mieć inne zdanie. Panie doktorze? Można być tylko dumnym z Polaków, no po prostu. Polacy wykazują się w takich sytuacjach niezwykłym rozsądkiem, to dużo większym właśnie ludzie niż rządzący zwykle, i można właśnie powiedzieć, że ci przynajmniej, którzy wzięli udział w sądzie, jestem pod dużym wrażeniem pozytywnym. Panowie, ja wam bardzo dziękuję za ciekawą dyskusję. Generał Waldemar Skrzypczak w studiu oraz na łączeniu dr Wojciech Szewko, Centrum Badań nad Terroryzmem, Kolegium Civitas, autor kanału na YouTubie Na Wschód od Bliskiego Wschodu. Dziękuję, panie doktorze, również. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję państwu. A ja dziękuję państwu, dziękujemy za dziś, no i zapraszamy na poniedziałek. Do zobaczenia.